Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Trainspottingu LHZ Kuchni z pięknego Bojanowa w województwie podkarpackim. Ten odcinek nagrywamy 17 lutego 2019. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że zarówno w poprzednim roku, jak i w tym wypadły dość szczególne daty. Jedna dla mnie, bo było to 20-lecie serwisu internetowego LHS.pl. I druga data, która przypada w tym roku, to jest 40-lecie oddania linii LHS do eksploatacji. Tej linii, której tor widzicie tutaj obok. Odcinek pewnie zobaczycie pod koniec roku, kiedy będzie już zima. W tej chwili mamy przedwiośnie, jest ciepło, około 10 stopni, ale jeszcze tydzień temu, czy 2 tygodnie nawet, leżała tutaj niezła pokrywa śnieżna i były temperatury ujemne. Cóż, ponieważ mamy te dwa jubileusze, a miłośnicy mają dosyć ograniczone możliwości samorealizacji, bo wierzcie mi, chciałbym zrobić dla Was dużo, na przykład nakręcić cup view na tej linii, ale mimo moich starań ciągle dostaję odmowę z pewnego gabinetu w Zamościu. Postanowiłem oczywiście zrealizować to tak, jak mogę to zrobić. Postanowiłem pożyczyć aparat analogowy, którym 20 lat temu, można powiedzieć, wykonałem pierwsze zdjęcia na tej linii kolejowej. To jest Praktika L2, aparat w pełni manualny, z obiektywem 50 mm, czyli takim standardowym, bardziej można powiedzieć portretowym, ale on się też do zdjęć pejzażowych idealnie nadaje. I większość zdjęć historycznych, które widzicie na LHS.pl, podpisanych moim nazwiskiem, jest i była wykonana właśnie tym aparatem. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest aparat analogowy, bo pewnie są tacy widzowie, którzy są młodzi wiekiem, kojarzą aparaty tylko i wyłącznie z takich nowoczesnych rozwiązań. Jeżeli weźmiecie taki typowy aparat, taką lustrzankę albo nawet mały aparat kompaktowy, jeżeli będzie tam tryb M tak zwany, czyli tak zwany manual, fotografowanie ręczne, to mniej więcej tak wygląda fotografowanie lustrzanką. Tutaj nie ma autofokusa, ten obiektyw ostrzy się ręcznie. Nie ma automatycznego ustawienia przysłony, nie ma automatycznego ustawienia czasu migawki. Te wszystkie rzeczy trzeba ustawić tutaj albo tutaj. To musiał wiedzieć fotograf, albo jeżeli fotograf nie był zbyt, powiedzmy, doświadczony, mógł użyć takiego przedmiotu, który jest nazywa się światłomierzem. To jest takie coś, kierujemy to na miejsce, które chcemy fotografować. W tym przypadku ten wiadukt, a ten wiadukt znajduje się tutaj, w ogóle robimy te zdjęcia nie bez kozery w tym miejscu, dlatego że tutaj powstało jedno z pierwszych zdjęć na LHS-ie moje. To był rok 92, 93, nie pamiętam w tej chwili. I nie ukrywam, Bojanów darzę szczególną sympatią właśnie też z tego względu, że tutaj zaczynały się moje pierwsze wycieczki na LHS i poznawanie tej linii. Jest taki przyrząd, ten przyrząd pokazywał nam, jakie jest aktualnie oświetlenie naszego obiektu, który chcemy sfotografować. I następnie, wybierając tutaj magicznym kółkiem pewne ustawienia, mogliśmy, dopasowując tak naprawdę to, co nam ta wskazówka pokazuje, otrzymywaliśmy kombinację ustawień, które należało sobie wybrać tutaj w aparacie. I wtedy, powiedzmy, mniej więcej wychodziło to poprawne, natomiast oczywiście nigdy nie jest to idealne. Doświadczeni fotografowie zazwyczaj już wiedzą, o ile należy na przykład skorygować pomiar światłomierza, albo na przykład nie używają światłomierza, tylko robią wszystko na oko. A w ogóle doświadczeni fotografowie mają full automat i nie używają analoga. Postanowiłem pożyczyć ten aparat z tym samym obiektywem. Udało mi się dostać mniej więcej takie same filmy, jakimi ja fotografowałem. To były filmy Akwy. Oczywiście teraz wszyscy, nie wiem, fachowcy tematu mnie zjedzą i powiedzą, czemu nie Fuji, czemu nie Konica, czemu coś tam. No dlatego, że nie stać mnie było po prostu na tamte filmy, albo dlatego, że było mi być może łatwiej nabyć takie typowe filmy z wakacji. To jest taka karta pamięci, słuchajcie, dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest. Dlaczego mówię na to film? Dlatego, że te aparaty fotografowały na celuloidzie, na takiej błonie. Taką to rolkę, tu mamy końcówkę tej błony. Ja za chwilę pokażę Wam, jak się to zakłada do aparatu, żeby osoby, które dzisiaj wkładają kartę pamięci, a nigdy nie zakładały takiego filmu, wiedziały, o co chodzi. Z góry mówię, że nie wiem, czy uda mi się to gdzieś jeszcze wywołać, ale podobno można wywoływać filmy analogowe. I mam taki plan, żeby na 40-lecie LHS-u zrobić 40 zdjęć, być może nie zrobić dokładnie wiernych kopii zdjęć, które zrobiłem 20 lat temu. Bo to po pierwsze czasem nie da się wykonać ze względu na to, że na przykład, nie wiem, gdzieś urósł las i część
część pejzażu, który fotografowałem, już została zakryta. Ale chciałbym, żeby to były dobre zdjęcia, a nie wykonane taką lustrzanką cyfrową. Jeżeli chcecie sobie w ogóle wyobrazić, jak działa taka typowa lustrzanka analogowa, to w waszym aparacie małoobrazkowym albo w lustrzance cyfrowej ustawcie sobie tryb na M, wyłączcie autofokus, wyłączcie wszystkie ekrany, które będą podpowiadały wam ewentualne ustawienia i będziecie w stanie poczuć się tak, jak czuł się fotograf 20 lat temu. Co jeszcze warto wspomnieć, jeżeli mówimy już o różnicach pomiędzy starymi aparatami a nowymi, bo po pierwsze, ten aparat nie ma baterii. W późniejszych latach praktyka sprzedawała aparaty z zbudowanym światłomierzem i tam była taka mała bateryjka, która jest w tym światłomierzu, który mam osobno, ale to nie była bateria do przewijania filmu. Ten film się przewija ręcznie tutaj, o czymś takim. Co więcej, w aparacie analogowym oczywiście nie zobaczycie zdjęcia po jego zrobieniu. Co wyszło, dowiecie się dopiero jak pójdziecie do laboratorium, otrzymacie negatyw i ten negatyw albo zostanie zeskanowany, albo poprosicie o tak zwane odbitki, czyli zdjęcia pozytywowe. Teraz pokażę wam, jak zakładać negatyw. To jest aparat, jest w takim futerale. Tak jak widzicie, trzeba sobie odkręcić śrubę, która tutaj się znajduje, bo negatyw zakładamy przez tą komorę, która jest tutaj. I ten aparat w środku, słuchajcie, wygląda, żebym teraz pamiętał, jak się go otwiera. Kartę pamięci zakłada się w ten sposób. O, tu mamy komorę i jak naciśniemy spust migawki, tu widzicie, jest mechanizm przesuwania aparatu. To jest migawka tutaj. Jak naciskam spust, ta migawka na czas ustawiony tutaj się przesuwa. I teraz tak, no naturalnie trzeba było dbać o to, aby tu wszystko było niezakurzone i pięknie wyglądające, bo każdy ewentualny paproch na taśmie filmowej powodował jakiś tam zafarb. Taką rolkę w postaci takiego magazynku naciągamy sobie. Niektórzy robili jeszcze tak, pamiętam. I teraz tak, ta część filmu jest naświetlona, z nią już nic nie zrobimy. Ta klatka będzie pusta. Naciągamy film maksymalnie i aparat jest, powiedzmy, gotowy do strzału. Słuchajcie, co dalej? Mamy ten negatyw załadowany. Ja za chwilę postaram się naświetlić pierwsze zdjęcie. Będzie takie samo zdjęcie, jakie wykonałem z tego przejazdu, przejeżdżając tutaj rowerem ze Stalowej Woli. Ponad 20 lat temu, ale to już w następnej części. Zapraszam do oglądania.